Cześć. Hej. Jesteśmy na lotnisku w Amsterdamie. Czekamy na samolot do Majorki. Wybieramy się na krótki weekend. Nagramy dla Was vlogi stamtąd. Zobaczymy, co uda nam się zwiedzić, ponieważ wypożyczyliśmy tam na miejscu samochód. Także ze wszystkiego będą później relacje z całego naszego pobytu. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy w Majorce. Tak, jesteśmy już na lotnisku w Palmie i ze względu na to, że mamy wypożyczony samochód, który zarezerwowaliśmy online, jeżeli chodzi o odebranie go, no to najpierw musieliśmy się tutaj wybrać do biura. Tak, tutaj mamy biuro Red Go. I pracownicy są tutaj bardzo przyjemni, bardzo tak, pomocni. Pomogli nam wypełnić dokumenty. Tak, mimo że mamy voucher, który dostaliśmy na maila, to tutaj trzeba wypisać jeszcze raz wszystkie swoje dane i zapłacić opłatę za paliwo, która jest zwrotna, jeżeli oddamy auto z pełnym bakiem. Teraz kierujemy się w stronę parkingu, gdzie odbierzemy nasze autko. Idziemy. No. Po wyjściu z terminala kierujemy się cały czas prosto i doszliśmy na parking na pierwszym piętrze po drugiej stronie ulicy, gdzie znajduje się tak jakby biuro, gdzie odbiera się kluczyki i tam wystarczy pokazać kontrakt, który... Jest. Tak, to jest nasz kluczyk właśnie. Toyota Yariska, gdzie ją znaleźć? Tutaj pokazujemy tylko kontrakt, który dostaliśmy w biurze na górze. No i idziemy szukać naszego autka i nasze znajduje się na miejscu 156. Dokładnie. Idziemy. Jesteśmy blisko. My jesteśmy przy numerach 145. Muszę później tylko stąd wyjechać i ruszamy i korzystać, na podbój Hiszpanii, hiszpańskiej wyspy. Nie jest bestia. I pierwsze co najważniejsze, najważniejszą rzeczą jest to, żeby zrobić dokładne zdjęcia auta w środku, na zewnątrz, stanu licznika i poziomu paliwa. To jest dokładnie najważniejsze. Tak. Dobra. Zresztą płaciliśmy kaucję w wysokości 90 euro za paliwo. Fajne autko. Okej, okay, my się pakujemy i jedziemy. Właśnie nagrywamy. Robimy zdjęcia i nagrywamy. No, ogólnie to spoko autko. Jedyne jakieś tam zadrapania i ryski. Tutaj mamy taką dużą ryskę, więc trzeba wszystko zdjęcia porobić w razie W, żeby później nie było niedomówień. Zdjątka porobione, adres do nawigacji wpisany i ruszamy. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, tylko raz pogoda oszukała. No, mam nadzieję, że to ostatni deszcz, kurwa, na tej Majorce. Pierwszy i ostatni, bo było pięknie, jak wysiedliśmy z samolotu. A teraz proszę bardzo. No, leje. 3 minutki szybkiego deszczyku i mamy piękne słońce. Tak, jedziemy teraz do stolicy. Uważaj. Majorki, Palma. Tak, jedziemy zobaczyć katedrę, zjeść coś, napić się kawki. No, dokładnie tak, jest godzina za 12:25, musimy w końcu coś zjeść. Tak, mieliśmy być wcześniej, ale niestety lot mieliśmy o godzinę opóźniony, więc troszeczkę nam się to wszystko przeciągnęło. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. Kto jest zadowolony? No, w końcu jakieś krótkie, ale wakacje. Przechadzamy się uliczkami w Palmie. Tak, po wielu trudach znalezienia parkingu. Powiem Wam szczerze, że chyba nigdy nie miałem tak ciężko znaleźć parking, nie? Tak, tragedia. No. Po prostu tragedia. Ja tak się zastanawiam, bo mówią, że kwiecień to dobry miesiąc na odwiedzanie Majorki, żeby ją zwiedzić po prostu. To ja się zastanawiam, co tu się w sezonie dzieje, jak tu jest masakra. Po prostu każdy parking na full zajęty. Albo po prostu nie wiemy. No tu blisko tej katedry to nie ma szans po prostu. Idziemy kawałeczek takimi hiszpańskimi uliczkami. Słoneczko świeci. I szukamy kawy. I szukamy coś w końcu zjeść.
No i nadszedł nasz czas na obiadek na mieście. Ja mam lasagne, Bartek ma carbonarę. Jak ci się podoba? Gitara, jem bumbło. Smakował obiadek? Bardzo, bardzo dobra lasagne. Mega, czekamy na rachunek. Jest klimat, co? Muzyczka, słonko świeci. Czego chcieć więcej? Nie to co w Holandii, nie? No. Jak wyjeżdżaliśmy, oczywiście w Holandii padał deszcz, jakby nie inaczej. No i było 5 stopni. No. Lecimy dalej. Ale ładnie. Zwiedzać palmę. Tak, dokładnie, te hiszpańskie uliczki, no, robią wrażenie. Zmieniamy kraj. No, te same zarobki, ale hiszpański klimat, co? No, mega. Fajnie by było. No, chociaż latem to tu nie wiadomo, no, 35-40 dni, no 35 dni, no to ciężko by było na co dzień chyba. Unieść, a już nie mówiąc, żeby jeszcze do tego pracować. No, w którą stronę idziemy? Za rowerki wypożyczyć. Ale widziałem, że tutaj królują hulajnogi elektryczne. Idziemy do katedry, tam. No. Znajdujemy się pod ratuszem w Palmie. Dokładnie mega tak. Ładny budynek, naprawdę. No. A podejdziesz bliżej, może będzie widać te figury, które tam są od spodu. No. Uważaj na ulicę. Fajnie to wygląda. Flagi Hiszpanii, Unii. No. Ale tu jest wszędzie ludzi mnóstwo. Ja pierdziele, niesamowite. A co? Chodzi mi o ten. Aha, bo tu jest ten taki. Takie rzeźby fajne, nie? Figury czy to. No spoko to wygląda, nie wiem czy to kamera uchwyci. Anetka telefonem najwyżej złapie. Oliwkowe drzewo. Patrzcie jaki klimat. No robi wrażenie. I love Mallorca. Wchodzimy do środeczka. Będziemy szukać magnesiku tradycyjnie. No. Ale szukamy z Palmy czy z Majorki? Majorka i Palmy. Fajne są te magnesy tutaj. Można właśnie by wziąć taki i z Palmy i z Majorki, nie? Już będziemy mieć z głowy. Wybieraj. That one is $24.99. Musimy przejść wokół. Torby. Majorka. Kubeczki. Jeden kubeczek. Co? 8 euro, 3,20. Widzisz, z Palmy. Retro, pocztóweczki. Patrz jaki, jaki spoko wzorek, nie? No kurde, naprawdę, takie coś mi się podoba, to ma swój styl. No, naprawdę, spoko. O, i nawet bluzy. Majorka. Za 2 za 70, 1 za 39. To miotki zakupione. Tak, pokaż rampę, bo no w sumie
widzowie ramki nie widzieli. Ta-dam. O. Takie cudo. No, fajne. Dobra. Kierujemy się dalej. Co? No, są i sklepy z winami. Ale niestety my mamy tylko bagaż pod ręką. No właśnie. To jest minus, nie? No. Chyba zaczniemy ten drugi dokupować. No tak. Idziemy gdzie? Tam chyba. Do słońca. No. Co, okay. No. Jak ci się podoba początek? Hiszpania to Hiszpania, nie? Co, góra czy dół? Dawaj dół. Prawda? Ja bym poszła do góry. Chodź do góry. No to będzie głośno, samochody, to nie lubimy. Ale tu jest to przejście chyba, wiesz? Aha. Sobie przechodzę, patrzę i nieruchomość. Taki oto. Porcja. Czy taki z basenem. Tylko 4 miliony euro oczywiście. Ale jest ich za 7 milionów. Jak ktoś był ciekawy, ile tutaj nieruchomości stoją. Tutaj zresztą najtańsza to jest chyba ta za 1 200 000. No. No więc grajcie w jackpota i kupujcie mieszkanie. Zaprowadzamy się, kogo nie wybrałeś? Nie. A już myślałam, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. O nie. O. A, ale są też. Znalazłem następny za 700 tysięcy. Może za 5,5 miliona. A no, to tam był za 7. Z basenem. Okej. No, ale basenik na wyłączność, nie? No więc spoko. Jesteśmy już pod katedrą i możemy tu skorzystać z takich atrakcji jak przejażdżka bryczką. Tak. No, nie wiedziałem, że takie coś. Jest i panda. Patrz, jaka wielka panda. Kukfu panda z Majorki. Chcesz zdjęcie z dzisiaj? Nie, dziękuję. Karykatury. No jest jeszcze taka pogoda. Właśnie, ciekawa. Bo jedni ubrani tak jak ja. Koszulka, spodeneczki. A niektórzy jeszcze bluzy, jakieś kurtki czy coś. No, no po prostu zawsze to mnie, jak jest wiosna, to mnie to dziwi, nie? Co? Jedni poubierani w sweterki, w bluzy. Ale ja nie wiem, o co chodzi. No tak ty na przykład. Ale przepraszam, ja mam spódniczkę. No spódniczka jest, no. Skórka musi być. No a jak? A. To co mi się lubią najbardziej. A ja ten. No. Ale nie no. Pogoda cudna. Jest i post, na którym sobie zdjęcie zrobiłem. Wrzucę do filmu. Nie? No, mnóstwo straganików. Można sobie kupić magnesy, karykatura. Jakieś kurde bransoletki. No. No mam. To daj, bo ja lubię takich fanów. Oni ciężko pracują. Ja ich podziwiam, jest, bo ja bym nie wytrzymała tyle. To jest dzieło sztuki. No. To idź do tego. Ja. Sprzedają tutaj również podróby. Podróby prawdopodobnie albo na 100% podróby Louis Vuitton, Gucci i inne marki. Więc jakby ktoś za grosze chciał kupić czapetkę Gucci, to tutaj niedaleko katedry może sobie zakupić. Aha, ty poszedłeś normalnymi schodkami, a ja po prostu. Tutaj się siedzi, a nie chodzi. Gdzie to takie schodki? Pamiętaj, że
Ja na urlopach to lubię apteki zaliczać, więc... No nawet nie wiem, pani. No właśnie. Lepiej nie. No. Ale pięknie. Szczerze mówiąc, fajna pora na zwiedzanie, bo latem przy temperaturze powyżej 30 to tutaj musi być masakra, nie? Myście się ubierać. Moja spódnicę ubrała, podwiewa jej. I teraz chodzi i trzyma i tak chodzi, bo... Proszę o obciążniki, albo magnety. Nad morzem wieje. No. No i tak. Krykatura, 5 minut. Ile? Cena jaka? Nie wiem, tam coś kosztuje po 10 euro, to nie piszę. Kupcie No. Mnóstwo straganów jest. Ciekawe, czy funkcjonują cały rok. Różnorodności na tych straganach. Wszystko. Od bransoletki do jakiejś rzeźby z drewna. Albo klosze na lampę. No, klosze. Tak to wygląda z góry. Tam byliśmy właśnie. A tam port, stateczki. A widziałem te stateczki tam w porcie. No, sztosik. Niektóre łajby. A tu mamy tą katedrę. Jest klimacik. Ale super to wygląda. Teraz kilka informacji może. Jest najważniejszą świątynią w tym mieście. Tak. Idziemy tutaj, zobaczymy trochę do słoneczka. Jest to kościół rzymskokatolicki i data jej rozpoczęcia budowy to 1229 rok, natomiast poświęcona została w 1601. Trzymaj kamerkę, kochanie. Jest ona zbudowana z kamienia i w ogóle cała jej powierzchnia to 6600 metrów kwadratowych. Ma 44 metry wysokości i 55 metrów szerokości. No. Jest chyba jednym z takich najbardziej odwiedzanych tutaj punktów w tym mieście. Jest ludzi mnóstwo, nie? No, taka symboliczna, nie? Tak, i widoki z niej piękne, patrzcie. No mega. Fajne drzewko. To jest fajnie, nie? No. Fajnie to wygląda. Oś mi się w głowie zakręciło z tego obrotu. No. Jest fajny klimacik. No. Zwiedzanie katedry.
Ale jest kolejka. A nie będziemy stać. Ale jakby to dla informacji 9 euro kosztuje wejście. No, jest główne wejście. Główny plac. Piękna jest. Nie ma co ukrywać. Piękna, piękna. W takim naprawdę hiszpańskim stylu. O, pięknie, pięknie. Ale patrzcie, ile ludzi jest. No i armata. Stoi obok. No. I kobietę zgubiłem. Kolejny urlop. Kolejna zguba znowu. Gdzie ona jest? Ciężko ją znaleźć, bo jest mała. A jest. Bryczki jak w Zakopanem prawie, nie? Mm-hmm. Nie, bardziej w Krakowie. Biedne koniec. A i tam biedne. Nic im nie jest. To nie trasa do Murskiego Oka. I lody. No jeszcze nie próbowaliśmy. Ale nas na pewno nastąpi ten pierwszy raz. Ale się chyba kawy napijemy. Co ty na to, na kawę tutaj? Aha, ty chcesz. No tak, w ogródku, masz rację. Masz rację. Trzeba szukać jakiegoś tarasiku, jest fajna pogoda. A my po zimnej Holandii. Więc trzeba wykorzystać, że mamy trochę słońca i szukać kawiarni ze stolekami na zewnątrz. No. Ale powiem wam szczerze, że oglądałem troszkę filmów, albo może złych filmów oglądałem, że po prostu nie widziałem, że taka palma jest fajna, fajna, fajne miasto. Nie? No, na zbyt krótko no, tu przyjechać. Stąd mamy do hotelu jakieś, ile? Ze 100 km, nie? No na drugi koniec wyspy. No i właśnie musimy całkowicie sobie... po drugiej stronie mamy. Zaraz właśnie jest godzina 14, że to już za 23. Kawka więc i się będziemy zbierać. Kierujemy się w stronę samochodu. Nagramy jeszcze w tym vlogu hotel. Może wieczorny spacer koło naszego hotelu. Chyba sobie taką koszulkę w sprawie. Hard Rock Majorka. Ale... Fajna, nie? O, damska. No, no tak. Mam różową koszulę to. W dobrym kierunku idę. Nie? Tak, kochanie. Zdecydowanie. Bardzo dobrze. Opatrz, no. Fabryczki. Patrz tu. No. Wow. Czyli sama moc. Patrzcie, jaki fajny lokal z kwiatów. Tylko zacko to wygląda. No. Tutaj tak na bezczelnego ludzi nagrywam. Ale no, trudno. No. Co powiedziałeś, że się cieszysz? Nie no, mówię, że tak bezczelnie ludzi nagrywam. Chodźmy tam wtedy i tam w prawo pójdziemy. No dobra. Jest. Jak on się nazywał? Kurde, tych filmów Transformers. Właśnie. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Bo ja nigdy nie wiem, jak się na ten. Widać, że mam dzieci w domu. Nazywa. A tutaj nie ma stolików? Nie ma. Jest bardzo dużo lokali, gdzie można wziąć coś ze sobą na wynos, a nie ma stolików, żeby to. No to wiesz. Bierz kawę, idziesz. Czujesz szybko, intensywnie. No. Ja jestem na urlopie. Co usiąść? Wielka styl.
osiołki. Ty, twoja podobizna. Czyja? Twoja. Śpisz. Karykaturę. W Audi. Mój osiołek mały kochany, ale nie no, kocham go. Kocham tego osiołka mojego. Pozostawię to bez komentarza. Kolejny plac. Ale tu kurde lato musi grzać do tego betonu. No. No, zauważyłem, że tak, jak jest jakiś stolik, gdzie są, dochodzą promienie słoneczne, no to raczej nie mamy co liczyć na wolne miejsce, bo każdy jednak ciągnie do słońca po tej długiej zimie. Zresztą my też. No, my teraz jak wyruszaliśmy z Holandii, to było jakieś 7 stopni. No a tu mamy 20, nie? No to też spoko, nie? No jest różnica diametralna, nie? Dokładnie tak. Dobra. Szukamy dalej kawy. Chodź na kasę. Jarnia w słoneczku. Troszkę przy zatłuczonej ulicy, ale za to słoneczko. Co ty tam nakupiłaś? Tartę czekoladowo karmelową, muffinkę i dwie kawy. I za całość zapłaciłam niecałe 10 zł. Co ty gadasz? No. 9 coś dałam za wszystko. Jak do tych albo cen w Holandii przyzwyczaił dużych, albo tu jest tak... Muszę się rozebrać. Tanio. No, nie bardzo mało zapraszam, ale nie ma wyborów ciasta. Dobra, w końcu kawa. Jechaliśmy na miejsce. Misiu, uważaj. Kalmilor. To jest nasz hotel. Już się zameldowaliśmy. Mamy czwarte piętro, tak? Tak. Pokój zaraz pokażemy. Mogę spakować te rzeczy. No. Jak wygląda, pogoda świetna. Zaparkowaliśmy tutaj. Parking jest darmowy. Obok mamy bankomat. Kozackie miejsce. No, idziemy się właśnie zaraz przebrać, idziemy na pierwsze piwko. Prawda? Na drinka. Na wino. Na drinka. Na wino. Na wino. Nasz hotelik. Ja już widziałem basen jest z boku. A my wchodzimy do środeczka. Tu mamy jadalnię. Idziemy dalej. Dalej windą oczywiście. Gdzie idziesz? O, dobra. Musimy poczekać. No. No. A, tu mamy basenik. Idziemy do pokoju. Tak, musimy rzeczy położyć. No. Pogoda super, więc... Może jeszcze wskoczę do basenu dzisiaj. Nie wiem, może. Tak, nie? Zobaczymy. Tak, no jesteśmy. Pokój 405. O, duże łóżko. Telewizorek jest. Łazieneczka. Teraz mam tylko malutka. Ale nam wystarczy. Czekaj, gdzie tu się świeci światło? Gdzie tu się świeci? Weź zobacz. A tutaj chyba. Dobra. Taka łazieneczka i balkonik. Wychodzimy, zobaczymy jakie mamy widoki. Oj, nie ma. Kurde. Może widać.
tutaj jest, więc spoko. Te hotelowe baseny to widzę, że widać. Ogólnie no, ale to musielibyśmy mieć na samej górze, żeby było może widać centralnie. Więc nie jest źle, duży balkon, więc posiedzieć, piwko się napić, spoko. No. Jest najważniejsza rzecz, ten pierścień, który zaraz idę do baru i na browarka. Dobra, musimy się ogarnąć. No spokojnie. Dobra. A więc nadszedł czas na podsumowanie naszego pierwszego dnia na Majorce. Obecnie jesteśmy bardzo zadowoleni, udało nam się szczęśliwie dolecieć na miejsce. Jak na razie pogoda nam dopisuje, dzięki czemu udało nam się również zwiedzić już stolicę Majorki, czyli Palmę. Jest to miasto, które trzeba obowiązkowo odwiedzić. Charakteryzuje się przepiękną katedrą. Naprawdę warto tutaj zajrzeć, przyjeżdżając na wyspę. A po zameldowaniu się do hotelu postanowiliśmy już tylko i wyłącznie zrelaksować się przy hotelowym basenie, napić się drinka i odpocząć troszeczkę. Także zapraszamy do oglądania kolejnych naszych filmów z naszego pobytu tutaj, jak również z innych miejsc. Zapraszamy do komentowania, lajkowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!